Halo, halo, halo. Cześć, witajcie. Przepraszam za opóźnienie, ale mój syn miał mały wypadek. Upadł nieszczęśliwie na głowę, więc musiałem zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Ale jest ok i zaczynamy dzisiaj w miarę krótko, żeby zdążyć dzisiaj na cały mecz. Wczoraj Włochy, Hiszpania, dzisiaj Anglia, Dania, więc zobaczymy, co się wydarzy. Dajcie znać, proszę, czy mnie słychać. I zaczynamy od informacji związanych no z Grayscale'em, myślę, bo to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o grayscale, wczoraj podawałem informację odnośnie Aleksa Maszyńskiego, który mówił odnośnie sprzedaży potencjalnie, jakby nazwijmy to wielokrotnie, mylnie podanych informacji typu, że to są, że sprzedawane jest jakby Bitcoin na rynku. Nie, nie, są, nie jest sprzedawany Bitcoin na rynku, tylko sprzedawane jest, co po prostu warto podkreślić, DBDC, czyli po prostu udziały jakby w tym trustie, a, który się nazywa Grayscale. Natomiast nie jest sprzedawane jakby bezpośrednio Bitcoin. I teraz co ciekawe, że on w tej chwili jest sprzedawany z... Premium ujemnym, czyli generalnie jak oni sprzedają, to sprzedają poniżej obecnej ceny na rynku. Ale jeżeli ktoś kupuje um, te udziały na rynku, tym wtórnym, czyli secondary market, gdzie już nie musi być akredytowanym inwestorem, może zobaczcie, możecie zakupić bitcoina powiedzmy 10% taniej, tak? kupując właśnie te udziały na rynku wtórnym. No, i teraz y, tutaj kolejny artykuł, właśnie y, przez ludzi z y, Krakena, że tak powiem, opisujący daną sytuację, która ma miejsce, jeżeli chodzi o y, to, co się będzie działo, właśnie jeżeli chodzi o to GBTC. Za chwilkę wam pokażę jeden wykres. Natomiast zobaczcie, wczoraj na, na co warto zwracać uwagę? Nawet takie, <grytanie> takie miejsca jak Telegram podają błędne informacje, bo oni podali wczoraj, że tam jest jakiś 140, 139 tysięcy bitcoinów do sprzedania, a nawet w niektórych miejscach było podawane, że jest do sprzedania na niby 600 tysięcy bitcoinów, co jest oczywiście nieprawdą. Natomiast um, to, co w tej chwili będzie, że tak powiem, na rynku, to jest 40 tysięcy bitcoinów. A jak wiecie, ostatnio zostało zakupionych na rynku 60 tysięcy bitcoinów. W ciągu zaledwie chyba dwóch dni, jeżeli dobrze pamiętam, więc to nie jest jakaś super duża liczba, która zostanie uwolniona plus to, co wam powiedziałem też wczoraj, na filmiku, że to ja po jakiej cenie oni kupowali, to jest praktycznie ta sama cena, która jest w tej chwili. Co więcej, tutaj jest pokazane, że czyli tu jest akurat opisane, że akurat tą partię. Miały też duże instytucje, więc duże instytucje też to bardzo nie będą chciały sprzedawać, moim zdaniem, bitcoina, skoro de facto na nim nie zarobiły. A nawet by sprzedawały to ze stratą, no bo oni tam wtedy tracą jakieś w tej chwili 10 czy 12%, jeżeli chodzi o premium. Tu jest właśnie ten wykres, o którym Wam mówiłem, czyli ile tego bitcoina zostanie uwalnianych w poszczególnych dniach, i tutaj tak naprawdę najwięcej będziemy widzieć gdzieś w okolicach 18 lipca. Czyli tutaj będzie 15 i 18 lipca. Natomiast jest jedna rzecz. Jeżeli widzimy, że w taką sprawę jak uwolnienie GBTC, czyli właśnie tych udziałów na Grayscale zaangażowany jest JP Morgan. Właśnie śmieszny, bo wszyscy myślą, że JP Morgan to jest jakiś gość. Nie, no nie, chodzi o instytucję bankową. Więc JP Morgan, który jest zaangażowany, to możemy wiedzieć, że od razu chodzi o jakąś mega mocną manipulację i spekulację na danym rynku. I teraz wielokrotnie do tej pory jest bardzo duża korelacja pomiędzy tymi, że zostały uwalniane właśnie te jednostki GBTC na rynku wtórnym, z tym, że były zrzuty bitcoina na giełdzie. Tylko, znowuż, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. To, że ktoś to, że ktoś zrzuca udziały, że sprzedaje udziały, nie zrzuca, nie sprzedaje bezpośrednio samego Bitcoina. Natomiast to, co się potencjalnie może wydarzyć na danym rynku, to jeżeli um, ktoś ma, nazwijmy to, surowego Bitcoina, tak, ma surowego Bitcoina, to jego może zrzucić na rynku po to, żeby na przykład kupić tańszego Bitcoina właśnie poprzez udziały w GBTC, gdzie mamy ujemne premium. Czyli w tej chwili powiedzmy, że mamy minus 10, to zobaczcie, ktoś może kupić udziały po prostu Grayscale'a po <laughs> minus 10% od obecnej ceny na spocie. Więc to jest taka rzecz, która faktycznie ma jakby może mieć miejsce. I to takie działanie nazwijmy to arbitrażowe tylko że wtedy ktoś nie posiada bezpośrednio samego Bitcoina tylko posiada już udziały w GBTC. Ale de facto można by było zarobić sprzedając surowego Bitcoina zamieniając go na akcje na udziały natomiast nie wszyscy będą chcieli po prostu sprzedawać w ten sposób Bitcoina natomiast być może jacyś gracze właśnie tak też będą robili. Więc to jakby jedna informacja związana z tym co się dzieje na rynku. Bitcoin ETF would be good for investors, czyli będzie Bitcoin ETF, um, czyli ten taki fundusz, um, który jak być może wiecie, mamy ETF, -y, ETN -y i ETF -y na przykład różnią się tym, że nawet jeżeli dany fundusz, nazwijmy to, zbankrutuje, no to wy nie tracicie swoich środków. Dlatego wszyscy tak mocno uderzają właśnie o to, żeby były ETF-y, mamy kanadyjskie etf -y, no, i tutaj jest przez cały czas mowa właśnie o tym, że ETF-y będą dobre na, dla rynku, jeżeli chodzi o inwestorów i regulatorów. Dlaczego, na przykład, jeżeli chodzi o inwestorów? Bo właśnie, na przykład, jak mamy taki trust, jak grayscale, to zobaczcie, że oni mają tak zwane te premium, i te premium ono mocno rozregulowuje rynek. Czyli mamy minus 30%, plus 30%, a nawet były plus 40%, mamy minus 15%. Jeżeli dobrze pamiętam, nawet było na tych premium. Dopowoduje po prostu, że są rozregulowane rynki. Poza tym na przykład właśnie mamy to, że mamy ten 6 miesięcy, gdzie akurat na taki aset jak bitcoin, no, no już nie ma takiej potrzeby, żeby to było na 6 miesięcy, bo to nie jest coś, co, do, nazwijmy to, dopiero wchodzi, to już jest jakiś czas na rynku. Więc nie ma sensu tego przytrzymywać, akurat 6 miesięcy, jeżeli chodzi o tych akredytowanych inwestorów. To co Wam wczoraj mówiłem, że po co jest ten akredytowany inwestor? Po to, że jak kupuje, to żeby trzymał. <grydy> Tylko, że akurat, jeżeli chodzi o bitcoina, to moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, no bo to nie jest super nowy projekt. <grydy> On ma już swoją, swoje, nazwijmy to dojrzałość, ale jeszcze nie ma adopcji. Więc to mocno by uregulowało taki rynek, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. No i nie byłoby też takich manipulacji. Poza tym ETF powodowałby napływ kapitału, który jest na tak zwanym longu tak naprawdę. Nie? Czyli są firmy, które wchodzą po to, żeby to dłużej przetrzymać niż tylko i wyłącznie jakiś tam kawałek czasu. E, więc e, no czekamy za tymi ETF-ami. Jak wiecie, od 2000... Chyba 16 roku, nawet nie pamiętam kiedy zostały złożone pierwsze, że tak powiem, wezwania do tego, żeby SEC umożliwił wejście ETF-u na Bitcoinie. Pomimo tego, że na przykład w Kanadzie, z tego co pamiętam, są już dwa albo nawet trzy ETF-y na Bitcoinie. No dobra. Kolejny fundusz Venture Capital, 55 milionów na tak zwany. Inception, czyli na przejęcie, jeżeli chodzi o to. No i pytanie jest: Bo na co oni to mają przeznaczyć? Zaraz zobaczymy. Tu jest napisane, na co dokładnie będą to przeznaczać. Ja nie, nie widzę tak szybko. Natomiast, no, krótko mówiąc, kolejne pieniądze. Twarde nazwijmy to, czyli twardy pieniądze, jak można tak nazwać. Czyli te fiatowe wchodzą do rynku krypto Swiss Bank Signium. Odpala staking na Ethereum 2.0. Czyli zobaczcie, bank odpalający staking. No, yy, fajnie czy fajnie można by było powiedzieć dla mnie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na czacie szybciutko. Cześć, cześć, cześć. Paweł, powiedz mi, czy udało Ci się coś zakupić? Czy czekasz? Yy, Przemku, kiedy wiadomo, czy przejść na przykład z altów do BTC i odwrotnie? Chodzi mi po czym to porozpoznać. Przykładowo, kiedy warto kupić z ETHBTC, dokując transakcję, właśnie coin na coin. Zresztą to, to, to jest coś, co nie ma jednego dobrego momentu. Na przykład, powiem Ci tak, dob, dobry moment to był w styczniu. Kiedy, osiągnęliśmy, kiedy byliśmy już na nowym poziomie ATH, czyli przebiliśmy 20 tysięcy dolarów, przepraszam, to już były dobre momenty, żeby lokować bitka w niektóre alty. Ale ogólnie nie, nie, to jest tak, takie coś, że na zasadzie w niektóre warto było, a w niektóre nie. nie. Nie można tak powiedzieć, że kiedy będą dobre momenty. Obecnie, kiedy moim zdaniem będzie dobry moment, kiedy wyjdziemy powyżej 50 tysięcy dolarów i zrobimy nowe ATH, to w tym momencie Bitcoin w pewnym momencie się zatrzyma, czyli nowe ATH powyżej 65 tysięcy dolarów. Gdzieś najprawdopodobniej Bitcoin może chwilę spaść i wtedy alty mogą w stosunku do Bitcoina pójść szybciej. To nie oznacza, że na obecnym rynku też nie zobaczymy szybszego strzału altów, który może wystąpić na przykład po przebiciu teraz najbliższego progu oporu. Zaraz sobie popatrzymy na wykres, więc zobaczymy. Siema Przemek i ja. Ja na czasach za parę tygodni wpadłem na Patrona, ostro pozdro. Okej okay, Daniel. Daniel Greg po dominacji. No właśnie i, i tak i nie, bo ta dominacja to nie, nie jest coś co jednoznacznie ci pokazuje co się będzie działo, po trendzie na jakimś na dominacji zdecydowanie tak. Teraz pary raczej do USDT, chwiejny rynek. Tak dokładnie to co Daniel napisał, jak najbardziej się z tym zgadzam. Teraz nie, nie warto przechodzić, moim zdaniem, z bitka do altów, moim zdaniem, dlatego, że nie wiemy, co się na tym rynku będzie działo dalej. Dalej jesteśmy na niepewnych, że tak powiem, wodach, dopóki Bitcoin nie, nie, jednoznacznie się nie opowie, w którą stronę będzie szedł. Stąd ja bym na przykład nie przechodził w tej chwili z bitka do altów, aczkolwiek to może być błędna decyzja, no bo na przykład w tym czasie akurat alty będą super ekstra strzelały do bitka. Ale na takim rynku, nie do końca pewnym, nie widzi, nie, tam gdzie nie widzimy trendów, to ja bym po prostu z nie przychodził. Bo jeżeli spadniemy, to przez cały czas podkreślam, że jest taka możliwość, to w tym momencie Alty mogą dostać dużo bardziej niż bitek po tyłku. <laughs> Zaleceń, ok. I jak się teraz z tym czujesz? Bo, Paweł, powiem Ci, że kiedy to było, czy dzisiaj. Chyba tak. Jakoś w ciągu dnia przyszło mi do głowy i właśnie ta nasza wczorajsza rozmowa. I powiedz mi, jak emocje, nie? Kiedy dokonałeś tego pierwszego zakupu, to daj znać, co, co, co się wydarzyło, kiedy ty kupowałeś. Przemku, czy możesz powiedzieć, jakby wychodzi... powiedzieć, jak wychodziłem z rynku? Przemku, czy możesz powiedzieć, jak wychodziłem? Jak wychodziłeś, Andy, nie mogę powiedzieć, ale jak ja wychodziłem, to ja Ci mogę powiedzieć, że ja nie wychodziłem, dlatego że wtedy podjąłem decyzję i to już też kiedyś opowiadałem o tym, że w grupie ludzi, z którymi współpracowałem, robiliśmy, że ja powiedziałem, zobaczcie, teraz to, co się będzie działo, to będziemy mieć bardzo dużą korektę i... Miałem przyszykowaną sprzedaż, no ale chłopacy mnie mocno wyśmiali, na co, jak widać, wtedy byłem bardzo podatny, i ja wtedy nie sprzedałem, chociaż, chociaż, by to był właśnie mój plan, żeby gdzieś przy 18-19 tysiącach dolarów, właśnie wyjść, gdzie później był jeszcze ten spadek, było mocno odbicie. I ja mówię, słuchajcie, to jest kolejny czas, żeby wejść. <laughs> no więc yy, tak, no, ale zostałem do, do, do tego z niektórymi rzeczami yy, na tym rynku. Yy, czego nie żałuję? Ja żałuję tylko jednej rzeczy, że w tamtym momencie nie przeszedłem z wielu altów do bitka z powrotem. To było yy, naj, najgorszą rzeczą, którą zrobiłem, albo której nie zrobiłem. I znów spóźnienie, Siemka. Witam wszystkich. W sprawie Binance. Czemu nie ma wpłat na USD, przynajmniej z Polski, ktoś coś? Czemu nie ma wpłat? No bo Binance w tej chwili, czyli nie Binance, tylko na przykład, czy nie wiem na USDT, ale dzisiaj chyba rano czytałem artykuł, że na Binance nie będzie można robić przelewów SEPA. Więc USDT raczej USD będziesz mógł robić, tylko nie możesz tego robić na przykład może za pomocą niektórych kart. Ja na Binance nie przelewam fiatów, ja tu, więc tutaj akurat nie, nie pomogę w tej kwestii. Natomiast w tej chwili jest dużo regulacji na temat Binance, i o tym za chwilkę sobie też przeczytamy, co CZ na ten temat mówi. Czemu nie ma wpłat? Przelewem. No dobra. Jaki parametr będziesz brał pod uwagę przy wychodzeniu z rynku na szczycie? Na szczycie, zakładając, że będę wiedział, kiedy jest szczyt. Widzisz, i tutaj znowuż jest Paweł Rzecz, która wydaje mi się, że nie do końca bierzesz pod uwagę to, co mówię na filmach. Ja mówię, że od pewnego momentu ja będę systematycznie wychodził. A nie, że będzie szczyt, albo gdzieś w okolice szczytu, wtedy wyjdę większością i, i, i spadnie, nie? Jak, tak, jak teraz, jak spada, to uśredniałem, na przykład, albo jak był właśnie ten bear market, czyli było płasko, to jak później od pewnego momentu, jak wiecie 75-80 tysięcy, to był mój pierwszy taki marker do sprzedaży, to systematycznie będę po prostu wyprzedawał. I to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Przynajmniej ono jest dobre dla mnie. Inne rozwiązanie, które Wam podawałem też kiedyś na rynku, to jest takie, że jeżeli mamy już ten strzał, powiedzmy do góry, mamy mocny spadek i mamy to odbicie. I to odbicie zazwyczaj jest na 1,61. A jeżeli chodzi o Fibonacci, to nie, niekoniecznie takie musi być, bo to zależy od rynku. Teraz też oczekiwaliśmy, że tak powiem, na mocniejsze odbicie szybciej, a go nie było, to może sugerować, że będziemy mieć. Um, tak, mniej więcej jest, tak, znowu już tak, no i że ten właśnie tutaj ta noga może nam się tutaj pojawić. Natomiast wracając do kolejnego, kolejnej możliwości, można zrobić tak. Albo wychodzić po drodze, albo jeżeli ktoś ma silne nerwy i, i po prostu to też zrobi, to można zrobić właśnie w ten sposób, że to spada, bo mocno może na przykład spaść na, na takie 50%, tak jak teraz widzieliśmy, odbija i w tym momencie na przykład wychodzić, tak? Natomiast, no ja tak nie planuję robić, na, na pewno jeżeli chodzi o Bitcoina. Hmm, hmm, hmm. Gdzie my jesteśmy? Odbijamy, czekajcie, przelewem. Hmm, przelewem Western Union. <laughs> dobre, dobre. Odbijemy trochę do 50k i potem powrót. No, no, zobaczymy, Patryk. Cześć, Przemku. Cześć, D. Nie tylko USD, ale i euro nie przyjmują. Tak, notice of sending of Euro Deposit. Dokładnie to, co mówiłem. Czyli SEPy nie przyjmują od dzisiaj. No, no, dokładnie. Nawet tu jest to właśnie napisane. Mówiłem właśnie, że to czytałem. Eee, natomiast czy dolara nie przyjmują? Tego nie, nie wiem, eee, czy dolara nie przyjmują. Swifty może przyjmują. Eee, pytanie, czy na przykład, bo też płatności kartą nie wszędzie będą. Barclay zahamował za na przykład. Ale czy ktoś w ogóle wpłacał ostatnio, albo płacił kartą, jeżeli chodzi o Binance? No i widzicie i na przykład dlatego dobrze było być wcześniej i zostawić tam już środki. <grystanie> nie, by, nie, mielibyście mieć, nie mielibyście takich rozterek. Szczerze to brak emocji, gdyż kwota nie była znacząca. Emocje będą jak wejdą w całość przeznaczoną na inwestycje. Okej. Okay. Szczerze to brak emocji. A jakie były myśli? No, bo nie ma czegoś takiego, że z, zrobiłeś klik, jak się tyle, że tak powiem, opierałeś i nie, nie powstała żadna myśl. Co mogę wam sugerować, jeżeli chodzi o tego Binance'a, to po prostu zmienić na Krakena. <laughs> Mówię to już tyle czasu. Cały filmik nagrałem na ten temat, że Kraken moim zdaniem jest dużo lepszą giełdą. Nie ma takiego problemu. Jeżeli nie Kraken, to na przykład crypto.com i co ciekawe, i macie linki też pod spodem. Macie przecież tak, aplikację crypto.com na telefon, która jest świetna do najprostszych rzeczy, typu, właśnie, wiesz, zakupienie i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce już na giełdzie faktycznie funkcjonować, to przecież też jest wersja webowa i to się nazywa Exchange po prostu crypto.com i tam możecie też spokojnie kupować, przepraszam, bardzo dużo kryptowalut różnych. Kraken zrobił olbrzymią e, olbrzymią zmianę, jeżeli chodzi o ilość kryptowalut, które można już tam zakupić w stosunku do tego, co było w 2017 roku. Więc, no, ja krótko mówiąc, bym powiedział, przerzućcie się na Krakena. Jeżeli ktoś. E, I to teraz szybko będziecie mogli założyć konto, jeżeli chodzi o Krakena, bez żadnego problemu. A Kraken przyjmuje euro bez żadnego problemu w Sepie. Jest regulowany. To jest właśnie to, co próbowałem Wam powiedzieć chyba z dwa tygodnie temu a propos Binance, że dużo problemów jest i może być jeszcze więcej, kiedy właśnie na przykład macie tam jakieś środki, nie będziecie mogli ich wypłacać i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kapitał też głównie w NFT poleciał ładnie, odbijały. tak i teraz, moim zdaniem, też możemy widzieć fajnie odbicia na DeFi, jeżeli chodzi o ten cały rynek. Więc na te projekty możecie zwrócić uwagę. Jeden projekt, który ma niedługo wejść, o którym mówiłem mega dawno, chyba z kwartału, nawet temu, może troszeczkę krócej, to jest Bond. Barnbridge to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Ma wejść na Binance na przykład. Taki projekt właśnie jest DeFi. Chodzi o przelew, a nie karty. A czy coś złego z Binance się nie dzieje? No, nie chodzi o coś złego, tylko po prostu jest największym graczem i wkurzył po prostu instytucje finansowe. To, co tłumaczyłem wczoraj, to tak jak Uber kiedyś wchodził na rynki taksówkarskie, wkurzył taksówkarzy, którzy się oponowali, jeżeli chodzi o jego wchodzenie. To moim zdaniem dokładnie to samo się wydarzyło w poszczególnych tych państwach, gdzie silne instytucje, bo mówimy tutaj o Japonii, Singapurze czy Wielkiej Brytanii, zresztą. Dobrze, no. Japonia, Singapur, Wielka Brytania. Dodatkowo tam jeszcze akurat Tajwan doszedł do tego i oni, moim zdaniem, instytucje finansowe po prostu mocno oponowały, no bo widzą, że to jest dla nich problematyczne. Tego to ci nie powiem, jeżeli chodzi o wpłaty zdolców. Skoro więcej TH będzie atakowane przez taki bank, to podaż maleje, więc cena będzie rosła. Zgadza się. Zdechły kot, zdechł kot nie odbija. Na. No, jeszcze raz. Zdechły kod nie odbija się. fibonacim Zdechły kod nie odbija się fibonacim. A, już dobra, już rozumiem, o co ci chodzi. No, niekoniecznie. niekoniecznie. Może być faktycznie, czyli w sensie nie Fibonacci, w sensie jeżeli chodzi ci o to 1.61 dokładnie, tak? W przemku co? To znaczy, że czułeś, że trzeba sprzedawać BTC, a w tym cyklu czym się będziesz sugerował? On-chain data. OnChain Data jak najbardziej. Natomiast, co to znaczy, że czułem, jak po prostu jesteś jakiś czas na tym rynku, widzisz, co się dzieje i przychodzi do ciebie później to, że patrzysz na wykresy i mówisz, kurde, jest coś takiego, to mówisz, kurde, to jest już mocny strzał do góry. <laughs> I to jest jakby taka jedna rzecz. Poza tym, mocne rozregulowanie. Zawsze na, na samych końcówkach mamy mocne rozregulowanie na rynku, czyli na przykład e, możliwości arbitrażowe były takie, że wam się w głowie nie mieszczą, a, których po prostu nie ma w zwykłym, że tak powiem, e, etapie funkcjonowania rynku, bo on jest bardziej stabilny. A tam po prostu było już takie rozregulowanie na tym rynku, że no, rynek nie nadążał i było widać, że coś po prostu się dzieje. Także to było moje takie przeczucie. Tak? Takie liczby, które ja też miałem u siebie. A nie tylko i wyłącznie analiza techniczna na wykresie czy on-chain. Chodzi, że przelewem wpłata na Binance jest sporo tańsza niż karta. No jasne, bo z 3,5%. No ale na Kraken jak przelejesz euro, to jest to samo. Więc jeszcze raz przypominam, Kraken, linki macie pod spodem. Crypto.com, linki macie pod spodem. Jak nie, to jeszcze BitBay. E, no wiadomo, że tylko, że BitBay ma troszeczkę tam droższe wypłaty, ale w tej chwili, tak, to już wszystko jakby mocno poteniało. E, mi dziś no zgadza się. Czy zamiana będzie Cena ETH to dobre rozwiązanie? Nie odpowiem ci, Daniel, na to pytanie. Musisz sam zobaczyć na y, wykres, no i podjąć własne ryzyko. Ja o zamianie Bitcoina na Ether ja mówiłem na początku roku mówiłem jakie ja widzę pola zrealizowałem swój zysk na tym natomiast cała reszta dla mnie już w tym momencie jest mocno ryzykowna i to są zagrania wtedy na krótkie trady a nie na dłuższe biorąc pod uwagę że po prostu różne rzeczy mogą się w tej chwili wydarzyć więc to już tylko i wyłącznie od twojego ryzyka. Nie? Tutaj ci nie odpowiem na to pytanie. Jakie giełdy używasz i jak wpłacasz? <grystanie> Damian, powtórzę to, co mówię od 10 minut. Kraken, kraken, kraken. <grystanie> Okej, okay. jeszcze raz. Kraken. Może napiszę, nie? czekajcie, nie? Jeszcze raz. Może pokażę gdzie jest link. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy lubią aplikacje, to polecam aplikację na crypto.com. Jest bardzo fajna, bardzo prosta. Zobaczcie. Pod każdym filmikiem, weźmy sobie jakiś filmik. Pod każdym filmikiem, jak tutaj weźmiecie, pokaż więcej, macie linki, gdzie kupić kryptowaluty. To jest tak. Pierwsza pozycja, Kraken. Druga pozycja to jest BitBay. Dla tych, którzy są dopiero co na tym rynku wchodzą, najprostsza, moim zdaniem, dla nich obsługa, rejestracja i tak dalej, to BitBay. Trzecia, Binance, dlatego że tam. Po prostu jest wiele innych kryptowalut, których nie ma. Natomiast, jeżeli nie możesz, że tak powiem, wejść na rynek przez Binance, przez Fiaty, no to wchodzisz teraz przez Kraken. Co więcej, Kraken ma najtańsze wypłaty ze wszystkich giełd. Więc to kolejna podpowiedź. Później właśnie, crypto.com i tutaj i karta, i sama giełda z innych aplikacji. Swissborg, bardzo fajny, prosty, ale min-1%, jeżeli chodzi o transakcję, prowizję. Więc dosyć drogo. Później, jeżeli chodzi o inne giełdy, to w zależności od tego, jakie coiny potrzebujecie, i jeżeli ich nie ma na tych giełdach, tam powyżej, ale to już są naprawdę takie powiedzmy, coiny, których konie tokeny, których jak tam nie ma, to znaczy to są dopiero co wchodzą i tak dalej, czyli początki rynków i tu też dużo większe ryzyko. No to macie KuCoin, Hobby, e, Hobby i oczywiście też później zdecentralizowana giełda no i syntetyki FTX plus na przykład giełda która mi się mega podoba to jest Gate IO czy Ascendex to są jeszcze takie dwie giełdy na końcu no i później jeżeli ktoś chce właśnie stakeować czy na przykład um, lokować swój kapitał na odsetki no to jest jeszcze Blockfight Celsius, to są takie rzeczy których ja na ten moment też używam Dwie sekundy, zamykam drzwi. Ok, więc przechodzimy do informacji. FinCent zatrudnia doradcę do spraw cyfrowych walut, co do zwalczania cyberprzestępczości. Bardzo dobry sygnał. To znaczy, że to nie chodzi o to, że teraz będzie przerąbane, tylko właśnie chodzi o to, że w końcu zabierają się za regulacje. No i zatrudniałem gościa, który pracował jako agent specjalny w Secret Service. <laughs> to ciekawe, e, więc no, będzie się działo na pewno na tym rynku i e, będzie zaprowadzony, że tak powiem, większy porządek. No, co najśmieszniejsze jest, pokazywałem Wam w ostatnich dniach, że tak naprawdę mniej niż 1% transakcji na kryptowalutach. To są transakcje dotyczące prania brudnych pieniędzy, gdzie na rynku Fiat jest tego dużo, dużo, dużo więcej. I wskaźnik jest tam taki, że ponad 99% tych przestępstw, które są nielegalne, jeżeli chodzi o właśnie nazwijmy to pranie brudnych pieniędzy, są w ogóle niewykrywane i niedochodzone. Więc fajnie, że FinCEN coś takiego robi, dlatego że to znaczy, że mamy jakiś ruch w kierunku większych regulacji. Tutaj właśnie miałem założyć formularz do ludzi, którzy chcieliby inwestować w coś, ale to myślę, że spokojnie jutro, jak będę nagrywał, to wam to puszczę. Coinbase zostaje oficjalnym sponsorem kryptowalutowym na ESL Gaming. A ESL Gaming jest jednym z największych gospodarzy turniejów na e sporcie no, Co po prostu znowuż będzie powodowało, że o kryptowalutach i możliwościach będzie się dowiedziało dużo więcej ludzi, aczkolwiek zastanawiam się, zastanawiam się, czy nie, w gamingu już tam wszyscy nie wiedzą o kryptowalutach, więc no, będzie to ciekawe. Natomiast jeżeli będą do tego jakieś mass media, to to będzie przychodziło dalej do coraz szerszej publiki. Popularność handlu akcjami syntetycznymi rośnie w sektorze DeFi. I teraz uwaga. To, co Wam mówiłem, że to jest z jednej strony to jest mega dobre, czyli że każdy z Was może na przykład kupić sobie srebro nie na kontrakcie, nie na ETF-ie, gdzie na przykład trzeba zakładać konto u brokera i na przykład wpłacać tam minimum 10-15 tysięcy dolarów, tylko możecie to kupić za naprawdę. Nie wiem, 100 dolarów, 200 dolarów jako takie, powiedzmy, minimalne nawet wasze inwestycje. Jak ktoś myśli, że 100 dolarów to jest nic, jeżeli chodzi o inwestycje, to się grubo myli, bo po prostu chodzi o sam nawyk inwestowania, a nie to, o jaką kwotę inwestujesz. Więc jeżeli myślisz, że nie możesz nic inwestować, bo masz 100 dolarów na przykład, no to, to. Musisz zmienić sposób myślenia, moim zdaniem. No, i teraz tak, jeżeli chodzi o syntetyki, dlaczego ona teraz też to pokazuje jako zagrożenie? Dlatego, że syntetyki mają jeden bardzo duży minus. Ten minus polega na tym, że jeżeli kupujemy coś syntetycznego na rynku, to nie bierzemy tego do, nazwijmy to, swojego portfela jako. Czyli może tak, jeżeli mamy akcję Tesli, załóżmy, mamy akcję Tesli, tak? to normalnie jak ją kupujemy, to ona wpada nam jako akcja i uwaga, jak ona wpada nam jako akcja, to ona znika z rynku, tak? Bo wtedy jest w waszym portfelu, nie jest wystawiona na sprzedaż, tylko jest ona u was ściągnięta do portfela. Natomiast jeżeli mamy coś, co się nazywa Synthetic Tesla na przykład, tak? Czyli SC, to to nie jest coś, że ty to kupujesz i to znika z rynku. Bo to jest coś, co odzwierciedla cenę Tesli. Teraz wyobraźcie sobie taką jedną rzecz, że jeżeli wszyscy by się przerzucili z syntetykami, to jest też taka ma dosyć duża podpowiedź co, co do tego, co potencjalnie może się wydarzyć na rynku. I do czego to doprowadzi, bo może doprowadzić do naprawdę kolosalnej zmiany albo jakiejś potrzeby, gdzie będziemy musieli zastanowić się, co należy teraz zrobić w ogóle na tym rynku finansowym. Ale zobaczcie, załóżmy, że wszyscy ludzie zaczynają kupować nie akcję Tesli i wsadzać to do portfela i to jest w środku twojego portfela, jest ściągnięte z rynku, tak? tylko zaczynają kupować syntetyczną Teslę, gdzie nie trafia do twojego portfela, ona jest jakby przy twoim portfelu, ona w ogóle nawet nie jest ściągnięta z rynku. I co więcej, nie ma wpływu na podaż tego rynku, No bo nie ma, bo to nie jest akcja Tesli, tak? to jest coś takiego, jakbyśmy powiedzieli, że tutaj jest 1000 dolarów, ty zabierasz jednego dolara i jest 999, ale w momencie, kiedy bierzesz syntetycznego dolara, to tutaj dalej jest 1000, kumacie ok? Więc nic się nie dzieje, nie, nie ograniczasz podaży na tym rynku. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli wszyscy by zaczęli przechodzić na syntetyki, to znaczy, że nikt nie kupowałby akcji Tesli. To co się wydarzy wtedy z akcją Tesli? Jak myślicie? Okay? Więc ona spadnie, prawda? Jeszcze ja chciałem powiedzieć spadnie w dół, ale się powstrzymałem. Ona spadnie, dlatego, że już nikt nie będzie kupował akcji Tesli, bo wszyscy będą kupować syntetyki. To jest śmieszne, bo jak oni kupują syntetyczną Teslę, myśląc, że ona będzie rosła, to ona będzie w pewnym momencie spadać. Oczywiście nie ma tego problemu do momentu, kiedy ten rynek jest mały, ale kiedy ten rynek syntetyków będzie rósł i będziemy widzieć bardzo duży shift właśnie z kierunku akcji do syntetyków, to takie zagrożenie widzę na tym rynku. Tak? I wtedy można by było się skoncentrować na shortowaniu takiego syntetyka niż na kupowaniu. Mam nadzieję, że to dla Was pomocne, A jeżeli chodzi o zrozumienie też rynku i syntetyków i tego, i zależności pomiędzy tymi rynkami, której de facto. Na ten moment jakby nie ma, ale w przyszłości, przy większej skali, może zaistnieć. I przejdziemy sobie teraz do właśnie CZ, ale w międzyczasie zobaczymy, co napisaliście. Chamku, co znaczy, że czułeś? OK, to już było. OK, to już było. Jaki giełdy? to już było? Chce się doładować właśnie jakoś tanio na Binance, a nie płacić 1% z karty. To jeszcze raz kraken, kraken i zapłacisz po prostu tak jak na Binance no 0,26% lub 0,16% jeżeli będziesz makerem. Ehm, przypominam o lajkach. Jeżeli ktoś jest na tym kanale, podoba się wam to co mówię, jak mówię i, i że z wami rozmawiam, klikajcie lajka. Jeżeli nie, to dziękuję, że jesteście na kanale. Ehm, aha i suby oczywiście. nie? Co sądzisz o teorii fila koniecznego, że grube ryby mogą chcieć wykiwać tych co ślepo podążają za danymi i zgasną, choćby dlatego, aby w następnej hoście ludzie nie podążali za tymi danymi? <grym> Okej, okay. um. nie, nie, dlaczego, e, bo pytanie jest, ja wiem, że wy wszyscy słyszycie o Glasnodzie. ale ile ludzi dookoła słyszy o Glasnodzie? Jak śledzą jakieś kanały, to jeszcze może coś tam wiedzą. Ale to nie jest tak, że wam się wydaje, że większość ludzi na tym rynku siedzi Glaznoda. Nie. Większość ludzi na tym rynku, większość ludzi na tym rynku robi tak. Cena idzie do góry. Ja idzie do góry! Wchodzę! Spadło. Kurde, spada, sprzedaje. Kurde, znowuż rośnie, znowuż kupuję. Znowuż spada, kiedy kupiłem. I tracą ile razy? Raz, dwa, trzy. Cztery. Tak robi większość ludzi. Nie patrzy na Glasnoda. Ok? Na Glasnoda patrzą ci ludzie, którzy analizują, którzy myślą, którzy wyprzedzają, którzy mają strategię, którzy potrafią zarabiać na Glasnodzie. Czyli poprzez Glasnoda. Tego nie robi większość rynku. Więc moim zdaniem nie. Spok, dzięki za wytłumaczenie. W Holandii codziennie widuję reklamę na autostradzie na dużym, jak się byli giełdy Bitcoin. Okej, okay. ale jak się nazywa? <laughs> w, jaki, witam, w jaki sposób na tanie euro na kraken? Przewolutowanie banku jest niekorzystne, a rewoluta słyszałem, że kraken nie lubi. Okej. Okay. Uh, Mac Kowalik. Jak wpiszesz u mnie, już będąc u mnie na kanale. Jak wpiszesz, może sobie to wpiszmy razem w takim razie. Kraken. To już jest u mnie na kanale. Chyba będzie tak u mnie na kanale. Nie, to nie jest u mnie na kanale. Ale wpiszmy Kraken Humieniecki, niech będzie. Masz, czego nie wiesz o Krakenie, i tutaj jest jak przelać USD, euro na giełdy krypto, i tutaj jest o Krakenie. Natomiast wszystko Wam jest pokazane. Przede wszystkim stosujecie w skrócie: stosujecie dwa konta. W złotówce, w euro w danym banku przelewacie ze złotówki do walutomatu. Na walutomacie wymieniacie na euro i euro już ze swojego banku, bo nie z walutomatu, przesyłacie na Krakena. Bardzo pokrótce. A reszta jest to dokładnie wytłumaczona na tych filmikach. Eee, więc pytanie: odpowiedzialny, pytanką sprzedałem one przed chwilą za 0,92 Fibo, złapię go ponownie na Fibo 05 czy 0,6. Czy jakie opinie wedle wykresu? Karol, nie wiem, to są Twoje trady. <ścoughs> to są Twoje trady Ja o tradeach nie będę tutaj rozmawiał, bo to nie jest kanał poś poświęcony tradeom. Eee, ogólnie rynkowi, ale nie tradeom. A jeszcze jedno, czy teraz jak będziesz czuł, że zbliża się koniec, będziesz mówił, że wychodzisz? Andy, no zdecydowanie tak, ale ja tego teraz w ogóle nie czuję. Widzę, co się dzieje na tym rynku. Jedyną rzeczą, którą przez cały czas mówię, jeżeli chodzi o zagrożenia dla mnie, płynie ono z rynku klasycznego, jeżeli chodzi o akcje. Dlatego, że mamy tam wykres e, reverse repo na bardzo wysokim poziomie. I tutaj sobie jeszcze robię taki research w tym kierunku. Jeżeli będę miał więcej informacji na ten temat, to wam je przekażę, czego, mogę się, spo czego się spodziewam potencjalnie na tym rynku. Natomiast kilka ty tygodni temu mówiłem też o jednej rzeczy, że w tej chwili mamy olbrzymią spekulację, za ze może nie tak, to już nie jest zebrania. Wcześniej została zebrana podaż przez duże firmy, jeżeli chodzi o surowce. I przez to cena poszła do góry. Jak widzicie, jak cena poszła do góry, to ona już miała swoje pierwsze korekty, jeżeli chodzi o niektóre surowce. To są krótkotrwałe rzeczy. Tak samo jak na krypto, jak widzisz, że cena idzie nagle do góry, to ona spada no, i w pewnym momencie. Więc to jest standardowa rzecz. Że dzieje się tak na każdym rynku. Zaciekawe, jak kiedyś właśnie rozmawiałem z jednym gościem, mówi: Nie, rynek energii będzie tylko i wyłącznie rósł w Polsce. Nie ma szans, że spadnie. No i spadło, bo patrzę na wykres i mówię: No, nie ma takiej możliwości. Teraz jest czas, żeby to się w jakiś sposób skorekciło. Krótko mówiąc, więc jak najbardziej będę o tym mówił i jak najbardziej robię swoje dalsze researcha, jeżeli chodzi o, o ten rynek. Dlatego, że zaangażowanych mam też sporo środków, no i też chcę wiedzieć, co najlepiej z nimi robić. Natomiast na ten moment, patrząc, co się dzieje, jeżeli chodzi o zakupy wielorybów, jak dużo kapitału tutaj wchodzi no to jeżeli będziemy widzieć spadek poniżej 30 tysięcy, tam 500 dolarów powiedzmy, no to wtedy najprawdopodobniej spadniemy do tych 20 tysięcy dolarów lub 24, 26 w tym zakresie i będziemy szybko, moim zdaniem, będziemy szybko odzyskiwać to pole, bo na ten moment nie uważam, że jesteśmy na rynku niedźwiedzim, ale to jest moje zdanie. Zarejestrowałem się na Kraken, ale mam problem z przelaniem środków. Kiedy próbuję to zrobić, to zaskakuje mi propozycja czterech banków: Itana, Incor, Bank, Bank Freak i Clear Junction. Czy to oznacza, że jeśli nie mam konta w żadnym... Nie, to jest, to, to jest tak, że ty wybierasz przez ich bank, na którym oni mają konto. Wybierz sobie Clear Junction albo. A nie masz tam jeszcze. Powinien być jeszcze Fidor Bank. Wybierz albo feeder bank, albo clear junction. OK? I ty przelewasz po prostu na konto w clear junction albo w feeder banku. Gdzie kraken ma konto. Ty nie musisz mieć tam konta. Ty przelewasz w systemie sepa. Co więcej, jak przelewasz euro, to kosztuje ci to w Polsce do 5 zł albo za darmo. Co myślisz o Secret Network? Mam i hodluję. Do Oli, na Przemek na mafię Mokrykenie odszukaj go. <grafię> Okej, okay, no już to też pokazałem. Fajnie by było, żeby te kryptoakcje miały smart kontrakty powiązane z akcjami. Tofi zgadza się, dlatego właśnie powiedziałem, że na ten moment jeszcze nie jest coś, co jest dla nich zagrożeniem, ale w pewnym momencie oni zobaczą, że akcje przestają być w takim wydaniu, jakie są w tej chwili, przestają być w ogóle atrakcyjne dla inwestorów. Co więcej, my na przykład widzimy, że w polskim prawie jest napisane, że akcja może być, nazwijmy to, stokenizowana, czyli oparta o blockchain, ale de facto nie można tego przeprowadzić. I to będziemy też między innymi robić. Jeżeli nam się to uda przeprowadzić przez instytucje w Polsce, to byłoby rewelacyjnie. Ale tak, tak jak najbardziej do tego doprowadzi. Token jest niczym innym jak po prostu akcją, tylko ma inny zapis, nazwijmy to cyfrowy. Większość, większość firm w Polsce, jak ma gdzieś zapisane akcje, to w przysłowiowym Excelu dosłownie. A można to przecież zapisać na blockchainie, jest dużo lepsze niż Excel, nie? Okej. Okay. Dobra, idźmy dalej. Cześć, Przemek, Trzeba będzie odsłuchać resztę później. Ja, już się meczyk zaczął. No, dlatego ja tam 15 minut i wiadomo, że od sobie akurat odpuszczam, ale na pewno chcę obejrzeć, powiedzmy, na pewno drugą połowę. O tak. Ta giełda nazywa się Bitcoin Blocks. Nie znam tej giełdy. Jakby do zobaczenia. Ale ja nie wchodzę w coś, czego nie znam. A Bitcoin, no okej, okay, dobra. To bardziej apka. Zobaczymy, sprawdzę, ale wątpię. żebym był z niej zadowolony. Bo bym już pewnie o niej słyszał. Psychologia czy fundamenty? Co według ciebie jest bardziej kluczowe na tym rynku? Psychologia czy fundamenty? To jest, to jest troszeczkę inaczej odpowiem. Psychologia w krótkim terminie, a w długim terminie fundamenty. Tak bym na to odpowiedział. A jeżeli chodzi o waszą psychologię, no to emocje i cierpliwość to dwie rzeczy, które są potrzebne na tym rynku. Dzięki za odpowiedź, dużo mi wyjaśniłeś. Bardzo proszę. Okej, okay, lecimy do dalszych informacji. To, co mówiłem, że CZ wypowiedział się na temat tych restrykcji, które są, jeżeli chodzi o regulatorów w poszczególnych krajach. No i tutaj właśnie jest to: Wielka Brytania, Singapur, Japonia, Niemcy, Tajlandia, a nie, nie Tajwan, tylko Tajlandia, które się dołączyły do jakby regulowania Binance. Natomiast to jest też bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że. Przepraszam, dlatego że jeżeli chodzi o Binance, to jak mówiłem wam, oni są instytucją międzynarodową, są gigantem, gigantem. Oni mieli przychodu 18 milionów dolarów gdzieś w połowie zeszłego roku, dziennie, dziennie, tak? jeżeli chodzi o kwestie związane z prowizjami, więc są gigantem, naprawdę są gigantem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Są dużym zagrożeniem dla wielu instytucji na całym świecie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, i oni, jeżeli mogą, to oni go będą powstrzymywali, żeby jak, jak najbardziej opóźnić jego rozrastanie się. Więc ja tutaj się wcale nie dziwię, ale z drugiej strony CZ też mówi właśnie o tym, że to dobrze, że te regulacje będą, bo one, bo jakby im zależy na tym, żeby. Binance był no, najlepszym podmiotem, najbardziej uregulowanym i to zawsze będzie służyło ludziom. To możemy wyczytać z tego artykułu właśnie. Interes klienta pozostaje najwyższym priorytetem. Natomiast jest tutaj jedna bardzo fajna rzecz, która została opisana. Rozwiązywanie problemów regulacyjnych z wyprzedzeniem. Zobaczcie Binance US Czyli ten w Stanach Zjednoczonych zatrudnił Manuela Alvareza na stanowisku dyrektora administracyjnego, a Alvarez poprzednio pełnił funkcję komisarza kalof, kalifornijskiego Departamentu Ochrony Finansowej i Innowacji. Więc oni zatrudniają, też mówią, że oni chcą być najlepsi, więc też zatrudniają najlepszych, czyli ludzi, którzy się na tym znają prowadzenie kogoś takiego jak MENY, czyli o tym gościu właśnie, który był regulatorem, odpowiedzialnym za ochronę ponad 40 milionów konsumentów, pokazuje nie tylko, że traktujemy to poważnie, ale zamierzamy być de defensywni w kwestii zgodności i ochrony konsumentów. Więc to są naprawdę bardzo e, dobre rzeczy. Jedną rzecz, której nie mam, czemu oni do jego compliance jakby nie załatwili troszeczkę wcześniej? Natomiast jak reaguje na to rynek kryptowalut? No, to mi się mega podoba, bo to, to, co właśnie tutaj ten gość napisał. Oh, really, Barclays? I think I am old enough. Czyli jestem na tyle ne, old enough, czyli na tyle nice, to dojrzały, aby decydować o tym, gdzie przelewam swoje pieniądze. Time to change bank. Czyli czas zmienić bank. I bardzo dobrze, dlatego, dlatego że czemu Barclays ma powstrzymywać Cię od przelania pieniędzy? I teraz, jeszcze uwaga. Gdyby Binance był czymś nielegalnym, czymś, co powoduje, że możesz kupić coś nielegalnego, nazwijmy to, i wprost jest prowadzona jakaś sprawa przeciwko Binance, to ja bym to zrozumiał. Ale nie wtedy, kiedy wiemy, co możemy tam kupić i po co większość ludzi przelewa tam pieniądze. Możemy ograniczyć jakieś Kwoty, coś tego rodzaju, ale czemu ja nie mogę swoich pieniędzy przeleć tam, gdzie chcę i kupić to, czego ja chcę. Tak, i gdzie, uwaga, coś, co jest legalne, a nie coś, co jest nielegalne, bo rozumiem, gdyby było nielegalne. I to jest jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tutaj była, zobaczymy, czy to teraz znajdę. A propos Binance'a. W każdym razie chodziło o to, że oni współpracują między innymi z IRS-em, czyli z, z Urzędem Skarbowym w Stanach Zjednoczonych, o tutaj jest. Czyli że na przykład oni właśnie współpracują z IRS, współpracują z UK South East Regional Organized Crime Unit, i z innymi co więcej tutaj oni mówią, że w tej chwili jest 100% więcej spraw niż w tym samym okresie roku ubiegłego. To nie jest dziwne, bo jak wiecie w kwartale pierwszym 2021 mieliśmy taki napływ nowych użytkowników, że się w pale nie mieści. Więc 100% to naprawdę nie jest dużo, bo myślę, że kilkukrotnie mają więcej użytkowników niż w zeszłym roku, więc to, że to jest o 100% więcej, to, to jest i tak moim zdaniem bardzo mało. Okej, okay. chwila z powrotem do czata, czy czatu. Mnie, Mnie interesuje ten kontent, a nie mecz. A te informacje mogą zmienić moją przyszłość, a mecz coś mi zmieni w moim życiu. No, jeżeli obstawiłeś, to tak. Albo na przykład byś miał pozytywne emocje i tak dalej. Co myślisz, że student coin może jeszcze coś pokazać w tej hoście. Jeżeli mamy tą hossę, Iberman, to zdecydowanie tak. Natomiast pamiętajcie, że projekty, powtórzę jeszcze raz, rozwijają się mniej więcej w około 10 lat. Jeżeli my możemy to przyspieszyć za pomocą pewnych ram i funkcjonowania, i tego, że jesteśmy już na jakimś tam podmiocie, to może 5 lat. To ewidentnie również widzimy w świecie krypto, że są projekty, które zaczęły powstawać w 2017 roku, na przykład jak ADA, i zobaczcie, że ADA mamy 4 lata i jeszcze nie funkcjonuje. No zaraz zacznie, ale jeszcze nie funkcjonuje, tak? Więc myślę, że projekt, który się rozwija i może coś pokazać i dać jakąś wartość, to jest mniej więcej 2 do 3 lat. Gdzie on faktycznie może zbudować jakąś użyteczność, że to był projekt bez produktu? Tak? Bo, bo są, jest wiele rzeczy, które mają już product, produkt. Um, Student Coin no, ma już tą swoją stronę, że już e, robi też te IDO tam wewnątrz i tak dalej, więc coś pokaże, ale co będzie się działo dalej, jeżeli chodzi o wdrożenia z uniwersytetami i tak dalej, to, to moim zdaniem jest kwestia jakichś dwóch, trzech lat, a nie pół roku. Okay. Natomiast na hosie projekty będą rosły, tak czy siak pod warunkiem, że będzie Hosa. Hossa, czyli będziemy mieć ten, wiecie, strzał w górę. Dobra, mm, to mówiliśmy. Tu nic nie ma, tu nic nie wyskakonowałem, ale mamy kilka rzeczy z Twittera na zakończenie. Zobaczmy ile czasu zostało. 49 minut, OK. Mm. I kilka rzeczy z Twitterka. Tak wygląda jakby ilość, nazwijmy to, produkowanego Eteru. I zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Tu mamy już jakby taki zjazd, no bo wiadomo, że mamy inflację, ale która jakby się zmniejsza. Więc mamy coraz mniej dodawanego Eteru. EIP 1559 prawdopodobnie sprowadzi to jeszcze, zobaczcie, mocno w dół. Mocno w dół. No, i później w momencie, kiedy będziemy mieć połączenie sieci, a Ether, Ethereum z Ethereum jakby 2.0, to w tym momencie nie będziemy już mieli takiej ilości Etheru w sieci. Bo z tego co pamiętam, ma być tam jakiś przyrost na poziomie 1,7%. Dla ludzi, którzy stajkują tylko i wyłącznie, więc to nie będzie duży przyrost. Stąd to, co możemy oczekiwać na tym rynku, jeżeli chodzi o eter, no to ograniczenie ilości eteru dostępnego ogólnie na rynku. To, co Wam wcześniej pokazywałem, właśnie no to jeżeli my jesteśmy w tym miejscu, no to tutaj czeka nas 20 tysięcy. Chyba, że ten łajkow, yy, który był, no to był pierwszy i wtedy był ten drugi, czyli od tu było 40 tysięcy i jesteśmy tu na 30 tysiącach. Ja tylko tak mówię, że to faktycznie jeszcze może tak wyglądać. Natomiast tak, gdzie? Tutaj są te moje rzeczy, które dla Was jeszcze przygotowałem. To nie tu. O, to jest ten wskaźnik. Wskaźnik opracowany przez Czech Mateja. To jest taki gość, który podobnie jak Will Clemente siedzi mocno w danych łączeń i zobaczcie on przygotował taki oscylator. I ten oscylator w momencie, w którym on przychodzi na zielony, czyli delta gradient jest większy niż 0, to wtedy mamy tak zwany sygnał buy na Bitcoinie. No i ten sygnał tutaj powstał, a powstał do, ten sygnał dokładnie 5 lipca. Więc to taka informacja, którą znalazłem w sieci, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, jak chcecie zobaczyć, to właśnie klikajcie sobie na tego Mateja. Ja tutaj wrzucę wam jeszcze link, bo to są ludzie, których naprawdę warto śledzić, czyli chodzi o to, co oni na Twitterze piszą i tak samo Willa Clemente. A więc mamy nowy taki fajny oscylatorek właśnie przez CZEK Mateja przygotowany. I tutaj miałem jeszcze gdzieś chyba jedną informację, jeżeli chodzi o Twittera, na którą dzisiaj chciałem wam przekazać. Hmm, China, wady over? O, ciekawe. <laughs> to jeszcze tego nawet nie widziałem. China, Wady over? Jedna z rzeczy, która chodzi mi przez cały czas po głowie, jeżeli chodzi jeszcze o Chiny. Chiny były bardzo dużym... Um, jak to powiedzieć? nazwijmy to klientem zakupowym, jeżeli chodzi o raz Tether, a dwa o kryptowaluty. Teraz dużo ludzi się boi, że jeżeli ich nie będzie i nie będzie dopływu gotówki, to nie będzie też dopływu tego do kryptowalut, no bo przecież um, Chiny odcinają całkowicie możliwości funkcjonowania nawet firm na kryptowalutach opartych. Czekajcie, zobaczmy ile czasu mamy. 53, okay, to możemy to dokończyć. Więc ym, oni odcinają firmę. Nie można tam już y, produkować, czyli wykopywać jakby bitcoina. Ale jak popatrzymy sobie, to jest coś ciekawego, bo gdybyśmy mieli mega mocne odcięcie, bo oni tego bardzo mocno w tej chwili pilnują, zamykają firmę i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jeszcze w tej chwili chce w ogóle kupować, y, uciekać powiedzmy z pieniędzmi z Chin, bo chodzi o to, że trudno jest wyprowadzić pieniądze z Chin. To, to są ostatnie, że tak powiem, minuty na zrobienie tego. Natomiast jakby nie widzimy ani większego spajku zakupowego, ani większego jakiegoś dał trendu, czyli spadku, jeżeli chodzi o sprzedaż kryptowalut przez tych Chińczyków. Więc co jest ciekawe, moim zdaniem ludzie się boją właśnie tego, co się wydarzy, jeżeli chodzi o Chiny, ale jeżeli oni już jakby wsadzili cash, o czekajcie, bo zmieni kolor, jeżeli oni już wsadzili cash do rynku, no to po co oni mają wychodzić z krypto, gdzie oni weszli w krypto, żeby móc wyjść nazwijmy to z Chin i być international i funkcjonować na całym świecie. To oni nie mają tutaj potrzeby wychodzenia z krypto, chyba że chcą zrobić jakąś transakcję, ale to też może mogą to zrobić powiedzmy przez nawet CIA, czyli przez Jena, a w krypto po prostu mogą dalej trzymać środki, które im się przydadzą jako zabezpieczenie, bo nikt nie ma do nich dostępu. Nawet chiński rząd. <laughs> Więc moim zdaniem oni mogą to po prostu hodlować, co jest też pro jeżeli chodzi o tą, o, o taką perspektywę. No bo to niekoniecznie tak musi być, jak ja to sobie teraz jakby wyimaginowałem, tak? Czyli wymyśliłem. No dobra, zobaczmy, czy mamy. Bo tutaj wydaje mi się, że miałem jeszcze jeden artykuł na Twitterze przygotowany dla was. Nie, to też nie to. Nie, to też nie to. Dobra, to by było wszystko, widzę. Will Clemente i. A, tu było jeszcze do Grayscala. Tak, no to to jest ostatnia informacja. Tutaj zobaczcie, że mamy ilość, jakby bitcoina, jeżeli chodzi o fundusz, o trust Grayscala. I teraz co tutaj Willi zauważa, że Grayscale jako taki przestał rosnąć, a to dlatego, że pojawiły się ETF-y, a ETF-y są tańsze w zarządzaniu, bo kosztują 1%, a na Grayscale'u zakup i trzymanie GBTC kosztuje 2% w skali roku, a innych kryptowalut, czyli udziałów, ale jakby w w poszczególnych tych udziałach to kosztuje aż 2,5% za samo otrzymanie, już nie mówiąc o premium, które trzeba zapłacić, a ETF-y są tańsze. I teraz to jest kolejna rzecz, gdzie taki Grayscale on może się już nie rozwijać, chyba że coś zmieni w swoim podejściu, ale też pamiętam, że Grayscale w marcu chyba tego roku powiedział, że oni się będą przeobrażać właśnie w właśnie fundusz ETF na Bitcoina i inne kryptowaluty. Więc to też jest dosyć istotna informacja. Natomiast rynek zawsze szuka optymalizacji, więc jeżeli będą ETF-y, no to zobaczcie, oni wybierą bardziej ETF-y. I kto wie, czy my w tym momencie właśnie nie czekamy na to, żeby weszły instytucje na tym rynku kryptowalutowym, właśnie w postaci tego, że kupują jednostki funduszu, czyli kupują właśnie w poszczególnych ETF-ach. I to. I moim zdaniem, będzie jednym z tych elementów, które pozwoli wystrzelić um, kryptowalutom jeszcze bardziej w górę. Być może, bo pamiętacie Willy Wu to, co wczoraj mówiłem, mówi, że bez wielu rybów w tej chwili, bez większego zastrzyku tych dużych graczy, na razie nie jesteśmy w stanie popchnąć ceny w górę. A żeby to nastąpiło, najprawdopodobniej potrzebujemy, żeby w końcu zostały zatwierdzone ETF-y. Ok, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia, no i udanego, czy tam wygranej, aby wygrała wasza drużyna. Pewnie, jestem ciekaw, czy głosujecie, znaczy może nie głosujecie, czy jesteście za Anglią, czy za Danią, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Też możecie zostawić w komentarzach, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o lajkach i później o komentarzach, żeby coś zawsze napisać, żeby kanał się rozwijał. Trzymajcie się, cześć!